Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Ostatnio wrzuciłem film o franczyzie sieci Piri Piri, kebabów Piri Piri. Dostałem bardzo dużo zapytań, jak wygląda sprawa otwarcia takiego kebaba. Dzisiaj postanowiłem nagrać materiał Biznes od zaplecza, czyli wywiad z franczyzobiorcą. Jestem tutaj umówiony z franczyzobiorcą w lokalu we Wrocławiu. Także śledźcie mój kanał i dowiecie się zaraz, jak wygląda naprawdę ta franczyza. Pozdrawiam. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Tak jak zapowiedziałem, dzisiaj nagrywamy materiał Biznes od zaplecza. Jestem w lokalu Piri Piri we Wrocławiu. Cześć, ze mną jest Leszek Pruchniak. Tak. Leszek, jesteś franczyzobiorcą, jednym z pierwszych tej sieci, tak? Tak, bodajże trzeci tak, franczyzobiorcą. Mhm. Ile czasu już prowadzisz ten lokal? Co, no otworzyliśmy się 12 września, to było takie przedotwarcie. A taki już oficjalny, gdzie tam przyjeżdżali, wiesz, Mr. Krycha i tak dalej, to było 13. Czyli już jesteś ponad rok otwarty. Ponad. Czyli już nabrałeś jakieś doświadczenia, wiesz już, jak wygląda ten biznes. Jest. Nie jest lekko. Powiedz, no tak, gastronomia to w ogóle, jak to się mówi, kto pracuje w gastronomii, ten się w cyrku nie śmieje. Powiedz mi, jak wyglądał twój kontakt na samym początku z Piri Piri, z siecią Piri Piri i w ogóle skąd ten pomysł? Czy to widziałeś ich w mediach społecznościowych? Skąd się dowiedział o tej sieci? No ja Michała gdzieś tam obserwowałem wcześniej na tych stronach jego, na Facebooku. Mhm. Czy generalnie ja lubię gotować, wiesz. Mhm. Ja jakby nie mam wykształcenia w tym kierunku, ale gastronomia to jest to, co gdzieś tam od dzieciństwa w tym siedzę. Aczkolwiek z kuchnią zawodową nie przepracowałem ani jednego dnia. Ale w ogóle miałeś jakieś doświadczenie w gastronomii? Nie. Jakiekolwiek? Nigdy? Nic. Okay. To jest właśnie pierwszy lokal, na jaki się zdecydowałem. No i tylko jak Michał ogłosił, że zamierza otwierać franczyzę, pierwsza myśl, mówię nie, muszę. Mhm. Mówię muszę, bo to świetnie mu szło. Zresztą idzie do tej pory, nie? Świetnie mu szło, więc umówiłem się na spotkanie, pojechaliśmy do Lublina i rozmowa. Oczywiście najpierw trzeba było zobaczyć, jak to wszystko wygląda, omówić szczegóły. No i następnym krokiem było podpisanie umowy i szukanie lokalu. Mówisz, że jesteś trzecim lokalem już tej sieci, że byłeś trzecim lokalem sieci. Czy te lokale, dwa, które powstały przed tobą, one już były otworzone, czy one były w trakcie otwarcia? Były w trakcie, aczkolwiek otworzyły się przede mną. Chyba Poznań bodajże się otworzył 2 miesiące wcześniej i Tychy się otworzyły. Mhm. Po tych pierwszych rozmowach z franczyzodawcą miałeś możliwość wglądu w umowę franczyzową? Tak, jak najbardziej. Dostałeś ją na maila, czy dostałeś pierwsze, co tak. Michał przesłał mi taki draft umowy na maila, więc no, wszystko trzeba było przejrzeć od deski do deski, co tam jest, jak to wygląda. Nie ma tam jakichś kruczków. Omawiałeś to z jakimś prawnikiem, czy nie wiem, negocjowałeś jakieś warunki tej umowy? Czy było wszystko okej? Okay? Tam było wszystko okej. Okay. Mhm. Na pierwszy rzut oka, tak? No bo są tam jakieś mankamenty oczywiście, ale to takie niezbyt, że tak powiem, wpływające na całość. Mhm. Jak było z lokalem? Kto znajdował ten lokal? Bo jesteśmy w tej chwili we Wrocławiu. Ile dokładnie ma ten lokal metrów mniej więcej? 102 z groszami, niecałe 103 metry. Mhm. Sieć w tej chwili się reklamuje, że otwiera lokale od 40 metrów, tak, już nawet te ekspresy, tak? Tak? Ale wtedy jeszcze nie było chyba takiej opcji. To był chyba jeden z najmniejszych takich konceptów, jakie akceptowali, tak? Tak, to było takie minimum 90 metrów, które trzeba było zapewnić, a najlepiej no 120-150 metrów. Czyli trafiłeś w taki lokal. Akurat, tak? Właśnie, jak było ze znalezieniem tego lokalu? Kto znajdował ten lokal? Czy sieć pomagała ci w szukaniu tego lokalu, czy nie, ty po prostu tutaj znalazłeś? Jesteś zdany i wyłącznie na siebie, podpisujesz umowę i musisz znaleźć sobie lokal. Oczywiście Michał ci podpowiada, jaka jest lokalizacja najlepsza, co ma być, czyli gdzieś miejsca parkingowe, tak jak tutaj widzisz, jest. Tak, to jest bardzo istotne. Gdzie przycupnąć chociażby na chwilę. Więc to było jakby takim priorytetem. No i centrum Wrocławia. Raczej centrum odradza, nie? Było to. Ze względu chyba na czynsze. Czynsze, tak. No właśnie, bo taki czynsz potrafi dobić w takim lokalu. A lokal znalazłem, znaczy znalazłem. W zasadzie, bo ja tutaj mieszkam 50 metrów dalej. Więc ten lokal stał pusty z 10 lat.
To był lokal deweloperski, czy on tak, już miał porobione jakieś tej rzeczy? Nic kompletnie nie było. Powiedz mi, czy Michał, czy sieć ogólnie podpowiadała, bo to nie jest tylko Michał, czy sieć ci podpowiadała wysokość czynszu, jaki powinien być za taki lokal, żeby nie przegiąć? Tak, ja z nim konsultowałem wysokość tego czynszu, mówiłem mu, jak ewentualnie jest, czy my się tutaj zamkniemy w tym, czy to będzie rentowne, czy szukać czegoś innego. Także podpowiedzi akurat tej kwestii to miałem od Michała, tak, jak najbardziej. Jasne. Na ile lat jest podpisywana taka umowa z Pilipili? Na ile lat ty podpisałeś tą umowę? Czy ona jest bezterminowa, możesz wypowiedzieć, kiedy chcesz. No, no jest jakiś termin wypowiedzenia, tak? No chyba tam 3 miesiące. A sieć zalecała ci podpisanie umowy terminowej na lokal, czy bezterminowej? Nie, tak samo? Tutaj nie ingeruję w to rzeczy. Nie ingeruję. No bo to wiesz, też jest... to podpisujesz umowę i tak naprawdę musisz działać sobie sam. Czyli szukasz lokalizacji lokalu. Remontem wszystkim się zajmujesz od podstaw, czyli... Oni ci dają projekt, ty masz ten projekt wykonać i wszystko. To jest jeden projekt, bo niektóre sieci dają dwa projekty, czyli projekt technologiczny i projekt aranżacji wnętrza. Dostałeś dwa projekty takie? Tak. Dwa projekty. I zgodnie z tym po prostu wykonałeś, później był jakiś odbiór tego lokalu? No tak, to oni przyjeżdżają, patrzą, czy wszystko jest zgodne z projektem. Wiesz, w międzyczasie oni też wpadają na kontrolę, patrzą, czy to jakiś czy jest na poprawę, jak idzie remont, czy wszystko idzie zgodnie z ich planami. No i ewentualne poprawki jakieś, które no, gdzieś tam trzeba zrobić, tak? Bo się okazuje, że tutaj ścianka troszeczkę nie pasuje, tutaj jest za wąsko, więc trzeba wtedy jakieś poprawki robić. Jasne. Sam negocjowałeś warunki umowy, czy sieć też ci pomagała w tej umowie? Nie, sam. Sam. Zabezpieczałeś się w jakiś sposób, żeby ci ktoś tego lokalu nie wypowiedział, nie wiem, za 3 miesiące, jak zobaczy, że robisz dobry biznes? No o tym właśnie nie pomyślałem. No właśnie, to jest zawsze ryzyko. Tak, no widzisz. I często dlatego, się to zdarza dlatego... przy sieci. Tak jak mówię, no to jest moja pierwsza działalność związana z gastronomią, więc no, raczkuję w tym wszystkim. A czy w ogóle miałeś doświadczenie jakieś biznesowe wcześniej? Tak, tak. Miałeś firmę, tak? Prowadziłeś firmę? Prowadziłem firmę, przewozy, miałem 6 samochodów, zresztą mam do tej pory, jeżdżę na taksówkach. Wcześniej były to hurtownie materiałów budowlanych. Jasne, czyli to też nie stanowiło problemu, żeby to był dodatkowy biznes. Tak, i z początku tak to traktowałem, że to będzie taki dodatkowy biznes, aczkolwiek nie da się. Nie da się. Nie da się, bo tu jest tyle pracy, tyle obowiązków, trzeba wszystkiego pilnować od podstaw. Wiesz, najgorzej jest z pracownikami, tak? Musisz ich kontrolować, musisz patrzeć, co robią. Pomimo tego, że mają swoje zapisy, jeżeli chodzi o obowiązki, swoje procedury, jak mają co robić, jak mają składać kanapki, co do nich należy. No to wiesz, jak cię różnie nie ma tutaj, to... Cały czas kontrolujesz jakość? Siedzisz w tym lokalu, patrzysz na jakość? Tak. Cały czas. No bez tego to raczej przypuszczam, że lokal mógłby już nie istnieć. Nie? Także musisz tutaj poświęcić 120% siebie. Jasne. Powiedz mi, w momencie podpisywania umowy, bo z tego, co wywnioskowałem, podpisywałeś umowę franczyzową, nie mając jeszcze lokalu, tak? Tak. Ile miałeś czasu na znalezienie takiego lokalu? Nie ma tutaj jakichś widełek czasowych. Nie ma widełek czasowych. A ty w jakim czasie znalazłeś ten lokal? Wiesz co, no ja lokal miałem od razu praktycznie. Aha, no ja już z tą myślą, że wiesz, bo jak byłem w Lublinie, oni też mają taki narożny lokal też, tak. Więc ja tylko mówię, no kurczę, jeżeli będzie cena dobra, to, to go biorę. Nie? Ile czasu zajął ci remont tego lokalu? Robiłeś wszystko, łącznie z podłogami, ze wszystkim? Wszystkim. Jedyne, co tutaj było, to była tylko to wywiew na zewnątrz? Na zewnątrz. I to wszystko. No właśnie, bo tutaj widzę bardzo dużo wentylacji jest. To wszystko sam robiłeś tak samo? Wszystko. To koszty jakieś były maksymalne tego lokalu pewnie, bo wiesz co, wentylacja kosztuje. Z Michałem jak rozmawiałem, to koszt w granicach no 140-160 tysięcy. No sama taka wentylacja potrafi tyle kosztować. No, a finalnie było to ponad 500 000. Ponad 500 000. Tak. Byłeś przygotowany na taką kwotę, czy musiałeś się dokredytować jakoś? O, i to bardzo dużo. No i tu jest, zaczęły się schody właśnie, gdy się okazało, że to jednak nie będzie. Ja już zakładałem 200 tysięcy, że tak w tej kwocie powinienem się zmieścić, ale później jak zaczęły dochodzić, wiesz, stoły, blaty, wszystkie inne rzeczy, bo to też wszystko musisz brać od franczyzodawcy. Znaczy ja jestem też z gastronomii, od wielu lat działam w gastronomii, patrząc w zasadzie na ten lokal, to myślę, że największą częścią jakby tego twojego wkładu finansowego to były te nawiewy, te wszystkie wyciągi, tak? No bo to pewnie kosztuje Bóg wie jakie pieniądze. Co tutaj sam nawiew, jakby cała maszyneria już była, bo tylko ten lokal był przygotowany do gastronomii.
Ach, czyli więc łatwiej tutaj też było tylko rozprowadzenie rur, no i jakieś tam klimatyzacje dodać. I to było wszystko. Mhm. Bo cała maszyneria już była, to na szczęście, bo to naprawdę kosztuje mnóstwo pieniędzy z tego, no co tak, no nieraz się właśnie można na tym położyć. Tak. Czyli lokal normalnie od samego początku miał założenie, że to będzie lokal gastronomiczny, tak, czyli nie trzeba było go przekształcać, nie wiem, z handlowego na usługowy i tak dalej. Tutaj od początku miał być lokal gastronomiczny. Mm-hmm. Znaczy był przystosowany. Nie powiedziałeś mi jeszcze, ile czasu mniej więcej ci to zajęło? Myśmy podpisali umowę w lutym, mm-hmm, a otworzyliśmy się we wrześniu. No to troszkę czasu minęło, pół roku. Bardziej, że wiesz, no czynsz trzeba płacić, nie? Tam karencja była 2 miesiące w nieopłaceniu czynszu, ale no później trzeba było płacić. To też nie jest mała kwota, jakby tutaj, wiesz, Wrocław. No tak, no pół roku, tak, jakby nie było, trzeba płacić. Wrocław jakby takie, no nie centrum, ale no to jest ten lokal jest najdroższy w tym całym budynku, jaki jest. No bo ze względu na to, że jest przy ulicy, jest narożnym, jest... Jasne. W tym czasie, jak ten lokal się otwierał, jak się remontował, ty przechodziłeś jakieś szkolenie, twój personel przechodził szkolenie, jak dużo wcześniej musiałeś pozyskać w ogóle personel? Kiedy dawałeś ogłoszenia? No tutaj mieliśmy też problem, bo całe szkolenie trwało ponad chyba tydzień. Mhm. Gdzie to szkolenie było? W Lublinie. W Lublinie? Tak, tak, u nich w Lublinie. Personel był, tak, tylko myśmy przekładali, wiesz, jakby to szkolenie ze względu na to, że jeszcze tu nie mieliśmy odbiorów przez sanepid i tak dalej. I żeśmy przekładali to szkolenie, no i z czasem ludzie mówili, słuchaj Leszek, no my nie będziemy czekać, my potrzebujemy pracy, nie? Więc szli gdzie indziej. Czyli ci ludzie, których miałeś w głowie na samym początku, się okazało, że już ich nie ma. Że już ich nie ma i trzeba było szukać kogoś następnego. Czyli mniej więcej ile przed otwarciem trzeba szukać takich ludzi? Z tego znaczy, jak już jesteś pewny, że będziesz otwierał w danym dniu, no to tak z 2 tygodnie to jest takie minimum. Nie? Mhm. I to jest co, całym personelem jedziesz do Lublina? Tak, całym personelem jedziesz do Lublina. Tam wynajmujesz jakieś mieszkania? Hotel. Czy tam mieszkanie, to już... Dowolnie, to są twoje koszty. Tak, to są twoje koszty. Mhm. No i co, i od otwarcia do zamknięcia nawet dłużej. I przechodzisz wszystkie etapy, tak. Powiedzmy na składanie kanapek, no to oni się tylko specjalizują w tym pracownicy. Mhm. Czyli ty jesteś przydzielony do tego, ty do tego, ty do tego. I to mają. Czyli nie ma tak, że pracownik, że każdy pracownik robi i pizzę, i kanapki, nie, i pitty, i tak dalej. Na samym początku nie, z tego względu, że muszą się wyszkolić w tym jednym kierunku, tak? Czyli jak przychodzimy już tutaj na otwarcie, oni muszą mieć to w głowie już zapamiętane i wiedzą, jak wszystko robić po kolei. Mhm. Z czasem oczywiście zrobiłem tak, że w tym momencie pracownicy robią wszystko. Czyli dzisiaj jesteś tutaj, jutro idziesz tam, pojutrze idziesz na to stanowisko. Wiesz, jak kogoś zabraknie, no ktoś tak ci dzwoni. Każdy pracownik powinien mieć, moim zdaniem, też nie masz problemu z tym, że dobrze, to dzisiaj dzielicie się, macie tutaj wspólnie, musicie dbać o to, wiecie jak robić. Nie? Mhm. Także to tak to postanowiłem zrobić, aczkolwiek ja w Lublinie też jakby... Każde jedno stanowisko, które to, tak, od podstaw, nieważne czy to jest obierak, czy to jest kasa, czy to jest, chociaż nie, przepraszam, kasa, kasę zajmowała się żona i te wszystkie sprawy dokumentacji, więc ona tam ogarniała te tematy, aczkolwiek no, kasa to nic trudnego, ale tak, każde jedno stanowisko, począwszy od obieraka, do składania kanapek, cięcia mięsa, wszystko. Czyli na dzień dzisiejszy, jak brakuje ci personelu, jesteś w stanie zastąpić na kogoś, tak? Na stanowisko. Okej, było jeszcze jakieś szkolenie z marketingu, jak prowadzić ten biznes, jak go doglądać, jak kontrolować personel, żeby coś tam nie ginęło, powiedzmy. Nie, tutaj akurat no, nie mieliśmy takiego szkolenia, takiego wsparcia, to wszystko trzeba było, wiesz, na bieżąco patrzeć, co się dzieje i wymyślać jakieś... stworzyć jakieś zasady, niektóre tutaj będą obowiązywały. No na dzień dzisiejszy mają, wszyscy mają takie obowiązki, wiedzą co im wolno, czego im nie wolno, czy mogą, co mogą jeść, czego nie mogą jeść i tak dalej. Tak. Mhm. Niedawno dowiedziałem się właśnie też od Michała, że na samym początku jak otwierałem się wasze lokale, to nie macie dowozów. Tak. U ciebie tak samo było? Oj, oczywiście. Mhm. Nie bylibyśmy w stanie. Nawet dowozów, odbiorów telefonicznych nie mogliśmy robić, bo tu były wieczne kolejki. Nie? Wieczne kolejki. Przez pierwszy miesiąc, dwa to nie było szans. No ale co spowodowało te kolejki? Czy marketing właśnie sieci? Tak, czy to, że się tutaj pojawił jakiś influencer? Czy nie wiem, Mr. Krycha, znana osoba? Przede wszystkim marketing sieci.
No Mister Krycha oczywiście na otwarcie, bo on z nami współpracował w ogóle z Piripiri. On stworzył tą kanapkę Mister Krycha, która mi bardzo brakuje. Mhm. Także... To nie ma już tej kanapki w tej? Nie, nie ma. Także Krycha, wracaj. Koniecznie. Tak, no więc ludzie rozpoznawali Piripiri i stąd te kolejki. Nie każdy chciał spróbować, bo to jednak gdzieś tam w tych okolicach Piripiri było jedno. Gdzie takie Piripiri jest tutaj w okolicach? Też we Wrocławiu jeszcze jedno jest? Znaczy było tylko mięso dowożone do jakiegoś lokalu, to chyba na Wysokiej bodajże. No ale to nie to samo, nie? Więc no tak, tutaj, każdy chciał zobaczyć, no, jak wygląda tak naprawdę to Piripiri. Tak, Piripiri, słynne Piripiri, jak to wygląda, jak spróbować. Mm-hmm. A zwłaszcza tej Mister Krychy, no tego schodziło naprawdę mnóstwo. Nie bałeś się tego agresywnego otwarcia? Oj, strasznie. No bo to wiesz, inaczej się otwiera na spokojnie. No ja powiem ci, że byłem w takim amoku, nie wiedziałem, co się dzieje, wiesz. Mówię, kurczę, tyle ludzi, jak my sobie poradzimy? Co tu w ogóle jest grane? Zawsze mówiłem, że nie wszedłem w ten biznes, władowałem się na głębokie morze, tylko na pieprzony ocean, wiesz. No było ciężko, ciężko. Ja stąd wychodziłem, wiesz, czwarta w nocy, bo po zamknięciu oczywiście spontanie doglądanie wszystkiego. Ekipa też jakby nie była jeszcze zgrana na tyle, żeby to w miarę szybko ogarnąć, posprzątać, więc było ciężko, a wiesz, a o siódmej już dostawa, nie? Więc... Ile miałeś osób na samym początku zatrudnionych? Z 12. I tak siedzisz zalecała, czy są jakieś minimalne założenia, że nie wiem, 6 osób na salę? Wiesz co, no to było minimalne, to jest tam chyba 8 osób. 7-8 osób, bo tu masz dwie osoby, 3 osoby na kanapki, 2 osoby na pizzę, 2 osoby na pomoc, kasjerka, no i salowa tutaj do obsługi sali też musi być. Więc... Czy na samym początku, jak przy samym otwarciu, miałeś jeszcze jakichś tej szkoleniowców z sieci, takich koordynatorów, którzy by to byli w stanie ogarnąć? Na otwarciu tak, byli. Oczywiście zostali tam później parę dni, pomagali, przyglądali się przy... No tak, to jest bardzo istotne. Tak. Czy wszystko jest robione według zaleceń. No i jak stwierdzałem, że jest w porządku, więc jadą, ale byli parę dni, tak oczywiście. Ile czasu trwał ten boom taki otwarcia? Taki bit, że stali tutaj ponad godzinę, no to miesiąc czasu. Miesiąc czasu było taki non-stop. No mówię, myśmy jeszcze nie otworzyli, a już kolejki były. Nie? To nie jest tak, że ludzie się nagle zrażają, klienci, że muszą czekać godzinę na kebaba? No tak, oczywiście. No komentarzy było mnóstwo, że co to za lokal, że muszą czekać na głupiego kebaba, w cudzysłowie, wiesz, godzinę lub dwie. No ale jak przychodzisz... No trzeba się tego spodziewać. No widzisz tłumy, no to nie spodziewaj się, że zostaniesz obsłużony w ciągu 10-15 minut. Tak? Tym bardziej, że są też klienci informowani, że jak już widzę, że już brakuje mi numerków, no to już mówię, że to jest ponad godzina czasu oczekiwania. I czekają? Tak. A to ja poczekam. W jakim czasie po otwarciu wprowadzałeś dowozy? Bo później jest jakiś zjazd taki troszeczkę. Tak, to, jest później, pojawi się taki spokojniejszy okres. Tak, stabilizacja, która zresztą ja się też cieszę, że tak już jest, że w końcu można normalnie pracować, a nie cały czas na pełnych obrotach. Po 3 miesiącach chyba. Po 3 miesiącach żeśmy wprowadzili odbiory, najpierw odbiory, no i później dopiero dowoz. To wcześniej nie można było zadzwonić po prostu do ciebie i zamówić sobie, nie wiem, 3 tortille, powiedzmy? Nie, nie. Nie można, bo nikt nie miał czasu odebrać telefonu, wiesz, kasjerka jedna, nie? A kiedy dowozy wróciły? No to mówię, po tym jak żeśmy mieli już odbiory, to jakieś 2 tygodnie. Już startowaliśmy z dowozami, także auta też mamy swoje, nie bierzemy tych zewnętrznych. Czyli nie opiera się o żadną aplikację zewnętrzną, która dowozi? Nie. No to ma też sens. Swoje samochody zawsze, ja powtarzam, mają sens z tego względu, że są oklejone w reklamy i tak naprawdę wozisz swoją reklamę, ciebie widać tak naprawdę w mieście. Tak. Ilu masz kierowców w tej chwili tutaj? 4. Oni pracują jakoś na zmiany? Tak. Jest to zmianówka, bo mamy otwarte od 11. Dostawy mamy najszybciej realizowane 11.45. Klient już na tą godzinę może sobie konkretnie zamówić. Chyba, że przyjdzie do lokalu. Nie? I tak już jest, że otwierasz lokal i są od razu klienci? Są. Cały czas jest młyn? Cały czas coś się dzieje. Bynajmniej dostawy, bo stricte klientów teraz przy otwarciu, no jest teraz, wiesz, zima, więc ciężko. No właśnie, jak to jest z sezonowością kebabów? Jest jakaś sezonowość, że nie wiem, latem to nagle lepiej schodzi, czy zimą lepiej schodzi, kiedy jest jakaś sezonowość? Co na wakacje troszeczkę mniejsze obroty, o dziwo.
Ale tak to w zasadzie nie ma takich miesięcy, żeby była ta sezonowość. Mhm. Obroty są w zasadzie takie same. Ja mówię, październik był najsłabszym miesiącem, jaki mieliśmy do tej pory. No tak bywa w gastronomii, co? Tak. I ubiegły rok też był październik najsłabszy. Ale tak, znowu grudzień mieliśmy najlepszy. W tym roku się tak nie zapowiada. No grudzień to też nietypowo, bo no, w grudniu tak. Wyskakuje parę dni tak naprawdę, wiesz, święta ale wyskakują. Tak, największe obroty właśnie w grudniu. Mhm. A jeszcze co do samochodów, wróćmy do Twoich dostawców. Miałeś narzucony model samochodu, gdzie masz kupić te samochody, czy to po prostu... Wiesz, no ja byłem w dobrej sytuacji, bo jak wspomniałem wcześniej, prowadziłem te taksówki, nie? Więc ja już później nie mogłem się tym zajmować ze względu na brak czasu po prostu, więc przerzuciłem to wszystko na dostawę. Mhm. Mam dwa samochody tylko, które jeżdżą na taksówkach, a bo są niezależni kierowcy, a tak to cztery samochody mam na dostawę. Jesteś już ponad rok po otwarciu, czyli masz już doświadczenie, wiesz jak się prowadzi ten biznes. Czy na dzień dzisiejszy byłbyś w stanie otworzyć kolejny lokal? Zastanawiałem się nad tym, tym bardziej, że teraz weszły te przyczepy Piri Piri Express lub można otworzyć Piri Piri Express niekoniecznie w przyczepie, aczkolwiek musiałbym mieć drugą zaufaną osobę lub... Ale z żoną to prowadzisz? Tak, z żoną oczywiście bardzo dużo nam pomaga, zresztą no, otwieraliśmy to wspólnie, więc... Też to było trochę trudno, bo to malutkie dziecko, tutaj wiesz, młyn, ale bardzo, bardzo dużo mi pomogła w tym wszystkim. Jest to taki biznes, że można oprzeć go na menadżerze jakimś? Że zatrudniasz menadżera i on ci to wszystko tutaj ogarnie? Czy dalej będzie to wszystko na twojej głowie i z każdą pierwotą będzie do ciebie wyzwaniem? Z początku pewnie tak, no bo wiesz, też musi menadżer jakby poznać te zasady każdego lokalu. No chyba, że będzie to twój pracownik, który już z tobą pracuje od jakiegoś czasu i dasz mu ten awans, nie? Czyli on już ma wszystko w głowie, więc jak najbardziej. Jeżeli... Tutaj masz już taką osobę? Masz mieliśmy, takiego lidera? Mieliśmy dwie osoby, właśnie pracowników, no ale niestety nie sprawdzili się. Więc... No ale jak wygląda twój biznes? O której się otwiera taki lokal, o której się zamyka taki lokal? Kto otwiera ten lokal? Czy musisz codziennie rano wstawać, otwierać ten lokal? Czy masz już osoby zaufane, że nie wiem, chociażby otworzą, a ty sobie przyjedziesz do tego lokalu, nie wiem, o 11? Nie, już w ogóle nie otwieram, już jest ekipa na tyle zgrana, że mają klucze, przychodzą, otwierają, wiedzą co robić, przychodzą, wystawiają mięso, włączają piece, wyciągają ciasto na pizzę. Bynajmniej pani, która tutaj jest na kuchni, czyli przygotowuje warzywa, więc wszystko samo się robi. Zamykać to tylko przychodzę, no biorę oczywiście raporty, wszystko i to... I wszystko. Kasę. I kasę, tak, to najważniejsze. Kiedy byłeś ostatnio na wakacjach? A takich dwudniowych? Obojętnie jakich, powiedz coś na ten temat. Jesteś w stanie dzisiaj pojechać na wakacje przy tym biznesie? Tak, no byliśmy ostatnio. No i w Pradze byliśmy troszkę. Że nie zawalił się biznes na głowę? Nie. Tym bardziej, że są kamery, wiesz, wszystko widzisz, co się dzieje, więc w każdej chwili możesz podejrzeć. Ewentualnie jak jakieś kłopoty, to oczywiście dzwonią, mówią, pytają, co robić, czegoś zabraknie, gdzie kupić, co jechać. No ale to wtedy wiadomo, jak jedziesz, no musisz kogoś zostawić, żeby tutaj odpowiadał za ten lokal. W razie jakichkolwiek komplikacji, no to wtedy dzwonią, tak? Dzwonią, pytają się, doradzają. Co zrobić, co to zrobić tak, czy siak. Także bez osoby zaufanej no na pewno bym nie wyjechał. No, kamery to był wymóg sieci, czy to jest twoje własne widzimisię? Tak, moje własne widzimisię. Czyli nie musi być kamer nie. W lokalu. Okej, powiedz mi, na samym początku, jak wchodziłeś w sieć, była jakaś opłata wstępna franczyzowa? Taka no większa? Na szczęście ja nie miałem żadnych opłat z początku, nie mieliśmy. Teraz słyszałem, że jest to opłata jakieś 20 tysięcy złotych bodajże. Tak, właśnie też ostatnio w sieci mówili. Jak wygląda marketing? No bo wiemy, że marketing Piri Piri jest potężny, jeżeli chodzi o TikToka, o ogólny marketing sieci, ale czy ty możesz swój marketing też prowadzić, powiedzmy, na terenie Wrocławia? Piri Piri Wrocław otwiera se media społecznościowe, otwiera se Facebooka, otwiera se Instagram. Nie możesz. Nie, to wszystko jest otwierane przez nich. Oczywiście masz dostęp do tego, możesz wstawiać posty, możesz sobie... No, kto to otwiera, to jest mało istotne, ale w każdym razie masz takie media społecznościowe. Jestem administratorem, i możesz sobie spokojnie tam dodawać relacje. No, jeżeli wiadomo, coś będzie nie tak, bo ja osobiście nie mam doświadczenia w social mediach. Gdzieś tam oczywiście jakieś krótkie roleczki mogę wrzucić, ale jeżeli coś jest nie tak, to oni dzwonią, dobra, słuchaj, to prześlij nam materiał, my to ewentualnie zmontujemy i rzucimy, nie? Jak jest wszystko w porządku. Jasne. Jak wyglądają dostawy w sieci? Dostajesz wszystko od sieci od A do Z?
Praktycznie tak. Mhm. Praktycznie napoje wszystko dostarcza sieć, czy są zewnętrzni dostawcy? Zewnętrzni, aczkolwiek mają podpisaną umowę też z Piripiri. Mhm. A warzywa? Warzywa jest to we własnym zakresie, tu oni nie ingerują, no bo wiesz, no trudno warzywa jeszcze ściągać z Lublina, czy tam podpisywać jakąś umowę, aczkolwiek nie wiem, czy to nie byłoby lepsze, może warunki, wiesz, byłyby lepsze, jeżeli by to było centralnie, ogólnie jakoś tak, centralnie. Ale mało jest takich firm, co to centralnie ogarniają i tak naprawdę no, łatwo jakby zrobić zakupy tak. W tych warzywach, no warzywo to jest warzywo, nie popsujesz jakby jakości, tak? Więc tutaj mamy takich dostawców lokalnych. Wieczorem składasz zamówienie, rano wszystko jest, mają klucze tutaj do drzwi bocznych, więc wrzucają towar. Nie musisz czekać, przyjeżdżać rano, odbierać ten towar. Mhm. Czy liczyłeś kiedykolwiek food cost, czyli ile kosztuje Cię wyprodukowanie takiego kebaba, ile mniej więcej jest narzutu na takim kebabie? No wstyd się przyznać, ale nie. Po prostu zbierasz no, kasę i to wszystko, po tak? Po prostu wiesz, ja miałem nadzieję, że to jest, że Michał ma taki food cost i że oni wiedzą, jak to wszystko wygląda, jaką cenę proponować. Też, ale nie macie w sieci wszyscy takich samych cen, no bo to nie, też... Właśnie nie mamy, o to chodzi. Lublin ma o dziwo najniższe ceny. No my tutaj już niezależnie, oni tam nie ingerują, oczywiście nie możemy przesadzać, ale no mamy... Każdy ma jakieś tam podobne, tu się wiesz, cena może różnić złotówkę na tym, ceny alkoholi i napojów mamy wszyscy takie same. Alkohole macie pełne? Czy tak, tylko piwko? Tak. Nie, no piwko, no piwko, piwko też. Piwko, no tak, tak, ale nie macie jakichś drineczków tutaj robionych? Nie. Co nam tutaj brakuje, to wiesz, kawy, herbaty, klienci jak przychodzą, a zwłaszcza w zimę, pytają się o takie rzeczy. No ale sieć coś nie za bardzo się garnie do tego, żeby to wprowadzić. Aczkolwiek byłoby to naprawdę super, super pomysł. I, no teraz sieć usłyszy i już jutro jest kawa. No, Michał, słyszałeś? Okej. Okay. Z jakimi największymi problemami tejże się zetknął, otwierając taki biznes? No przede wszystkim problemy finansowe, żeby to wykończyć. To był największy problem, bo na ponad 500 000 nie byłem przygotowany kompletnie. I to, żeby to doprowadzić do takiego stanu, jaki był w projekcie, no trzeba było wziąć wspólnika. Trzeba było wziąć wspólnika, no i troszkę się skredytować. No i bardzo dużo rodzina pomogła też, nie? Bez nich to raczej, no ciężko by było to wszystko spiąć i doprowadzić do takiego stanu, jaki jest. Ile dzisiaj pracuje u Ciebie osób? 6 osób. 6 osób. I dajecie radę bez żadnego problemu? Tak, nawet jest nadmiar, że tak powiem, no ale to tak bezpiecznie 6 osób, żeby było. Powiedz mi, po jakim czasie taki biznes staje się rentowny? Czy pierwszy miesiąc jest już taki, że się nie dokłada do tego biznesu? Co, no jeszcze tutaj ani razu nie dokładałem. Pierwsze miesiące to są najlepsze wręcz, bo to mówię, obroty masz bardzo wysokie. No i to są najlepsze miesiące, więc... Czyli już w pierwszych miesiącach zarabiałeś kasę? Tak, oczywiście. Od pierwszego miesiąca, no do tej pory. Nie ma miesiąca, który byłem na stracie. Udało się pospłacać już kredyty, czy jeszcze jest? Jeszcze. Ja myślę, że tak z pół roku spokojnie. Także cały zwrot z inwestycji, no 2 lata to jest takie minimum. Zamierzasz po spłatach tych kredytów otwierać kolejny taki sam biznes? Czy żeś się umęczył już tym tematem? Wiesz co, troszkę się umęczyłem, aczkolwiek teraz patrząc z perspektywy czasu, jak to wszystko wygląda, jak to sobie można poukładać, żeby wiesz, nie siedzieć tutaj jednak od rana do wieczora, to czemu nie? Zresztą ja Michałowi mówiłem, że ja chciałem w ogóle Wrocław na wyłączność. Tutaj było planowane 2-3 lokale. Mówi Leszek, spokojnie, zrób sobie jeden lokal. No tak, oczywiście. Zobacz, jak to wszystko wygląda, a później będziemy dyskutować. Nie każdy też nadaje się do danego biznesu. Tak, tak. Aczkolwiek, no to jak wspomniałem wcześniej, ja gdzieś tam w gastronomii jestem takim samoukiem. Jedyne, jakie miałem szkolenie, to u Grzegorza Firkowskiego, bodajże on prowadzi stół na Szwedzkiej. Bardzo fajny, sympatyczny pan. I to było jednodniowe szkolenie takie, wiesz, z obróbki, smażenia mięsa wszelakiego. To była cała moja przygoda w profesjonalnej kuchni. No to umówmy się, że kebab to jest taka mała gastronomia, tak naprawdę nie wymaga jakichś tam, Bóg wie, jakichś szkół gastronomicznych, tak, kulinarnych. Tak, no nie trzeba nie znać tego smaku, bo tutaj wszystko przyjeżdża doprawione, to jest wszystko od razu, czy tutaj doprawiasz cokolwiek? Znaczy robimy sosy, tak, oczywiście. Sosy robicie, tak, na miejscu. Robimy sosy na miejscu. Ale mięso wszystko na gotowo przyjeżdża, tak? Tak, mięso dostajemy już gotowe.
No i w zasadzie to wszystko, co dostajemy gotowe, nie? Wszystko inne trzeba, sery bałkańskie, ale to są dodatki, tam nie ma nic skomplikowanego, to masz przepis i robisz. Ale tak to wszystko dostajesz gotowe. Twoim zadaniem jest to dobrze złożyć. No dosyć prosty biznes. Tak. Czy taki biznes można polecić komuś, żeby otwierał takie kolejne lokale, czy raczej trzymać się z daleka, czy jak to wygląda z twojej perspektywy? Wiesz, no jak ktoś ma zapał i chęci do ciężkiej pracy, ma gruby portfel, jak najbardziej. No ja zawsze też powtarzam, gastronomia to nie jest samograj, to nie jest biznes pasywny. Nie. Przy tym biznesie trzeba naprawdę pracować i dbać o ten biznes, dbać o jakość przede wszystkim. Musisz pilnować, bo jeżeli nie będziesz pilnował, zwłaszcza na początku, to możesz się pożegnać z tym biznesem. No, mam nadzieję, że przybliżyliśmy ten biznes, pokazaliśmy, jak on wygląda od zaplecza. Dziękuję ci pięknie za dzisiejszy wywiad. Również. Dziękujemy pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz. A jeszcze powiedz dokładną ulicę, gdzie my się znajdujemy, żeby zareklamować twój lokal i ludzie z Wrocławia, żeby odwiedzali twój lokal? Myślę, że Wrocław już wie, gdzie się znajduje Piri Piri, ale to jest na ulicy Cukrowej 1B, dokładnie Boczna Czekoladowej, blisko Bielan Wrocławskich. W opisie filmu będzie też adres, kontakt do sieci, jeżeli będziecie zainteresowani taką franczyzą, tym biznesem. I co, jeszcze raz bardzo dziękujemy, zostawcie suba i udostępniajcie ten film, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy.